Bum. Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie, późnym półrokiem, na drodze do Stratholm, książę i prorok. No dobrze, zobaczmy, o co tu chodzi. Już tego nie pamiętam. Tak dobrze, przynajmniej. Co tam u was, ludziki, słychać? Piszcie w komentarzu, jeśli ktoś to ogląda, tak, bo w sumie wyświetleń to mało jest. Musimy porozmawiać. Nie mam teraz czasu. Mało. W Stratholm czekają mnie pilne sprawy. Posłuchaj mnie, chłopcze. To królestwo jest już stracone. Ogarnął je cień. Nic go nie powstrzyma. Jeśli naprawdę chcesz ocalić swój lud, poprowadź go na zachód. Za morze. Dokładnie. Mam uciekać? Moje miejsce jest tutaj i tu będę bronić swego ludu. Więc dokonałeś wyboru. Ale pamiętaj, im zacieklej walczysz z wrogiem, tym szybciej pchasz swych ludzi w jego szeregi. Dokładnie. Nie udało mu się z ojcem, bo w tym cinematiku, który nie wiem, czy był, to też on się tam pojawił. Czułam w nim potężną moc. Może ma rację. Może naprawdę wie, co się zdarzy. I tak nie porzucę ojczyzny w potrzebie. Choćby nawet ten szaleniec rzeczywiście znał... Andrzej, na głos, słucham. Ruszajmy. No dobrze. Co to była teraz za misja? To chyba jeszcze nie było Stratholm. Stratholm było ostatnie. Ubój. Oj, chyba jednak to było Stratholm. Oj, chyba to jednak było to. No, to jest jednak ta misja. Ona jest głupia, nie lubię jego. Tutaj trzeba po prostu niszczyć tych ludzi, zanim Malganis to zrobi. W sensie więcej niż on. Nie tym tonem, chłopcze. Może i jesteś księciem, ale jako paladyn nadal mi podlegasz. Jak mógłbym zapomnieć? Słuchaj, Uterze, muszę ci coś powiedzieć na temat tej zarazy. O nie. Przybywamy za późno. Wszyscy ludzie zostali zarażeni. Może wyglądają na zdrowych, ale to tylko kwestia czasu, nim zmienią się w nieumarłych. Co takiego? Całe miasto musi zostać oczyszczone. Jak możesz Szony w ogóle król. O tym myśleć? Musi istnieć inny sposób. Do diabła, Uterze. Jako twój przyszły król rozkazuje ci oczyścić miasto. Jeszcze nie jesteś królem. No dokładnie. A choćbyś nie kim ty był, w ogóle jesteś? I tak bym cię nie usłuchał. Więc muszę to potraktować jako akt zdrady. Zdrady? Oszalałeś, Artasie? Czyżby? Lordzie Uterze, na mocy prawa sukcesji i należnej mi władzy odbieram ci piastowane godności i zawieszam w służbie twoich paladynów. Artasie, nie możesz. Już to zrobiłem. Ci z was, których wolą jest ratować królestwo, za mną. Za mną. Reszta. Precz z moich oczu. Już nie pamiętam, którzy to byli dobrzy. Do popełniłeś atakowania tego. Straszliwy błąd, książę. Jaina? Wybacz, Artasie. Nie mogę na to patrzeć. I bardzo kurde dobrze. Owca. Więcej pracy? Co? Służę światłości. Tutaj damy dwóch źródków więcej. Więcej myślę, pracy? Że dobrze będzie, jak już sobie postawię kuźnię. Tak, panie. Światłość jest... A teraz pojadę tutaj. Tu domu... A, tu domów nie ma za wiele, czyli oczywiście... Jak najbardziej. Nawet wtedy, jak byłem mały, to mi też się odwaliło. Myślałem, że tych domów jest więcej. Szału tu nie ma, spokojnie. Gotów do pracy. Co? Super, ale w sumie możecie mu pomóc. To ja już a potem pójdę. Tu, jak zbudujecie. Sprawiedliwości niech się stanie. Te domki trzeba zniszczyć i zabić zakażonych wieśniaków, którzy są wewnątrz. Na tym polega w sumie ta misja, tak w skrócie, nie? Jakieś niebezpieczeństwo? Skończone. Sprawiedliwości niech się stanie zadość. Dobra. Nadchodzi sprawiedliwość. Lecimy z tym. No, zniszcz. Bo to jest też głupie, trzeba te domki niszczyć, a potem ludzi wewnątrz. I trzeba mieć więcej niż Malganis. Służę światłości. Sprawiedliwości niech się stanie zadość. Nic cię już nie uratuje. Już zrobiłem dwóch.
Tak jest łatwiej, w sensie zabijać tam. Czekałem na ciebie, książę. Jestem Malganis. Malganis. On jest demonem, czy... jakimś tam nieumarłym. Upiorny. Upiór. Upiorny upiór, tak. Dokładnie. Jak widzisz, przyjąłem władzę nad twoim ludem. Zawładnę tym miastem. Dom po domu. No i właśnie, i on jakby odsyła tych ziutków, tych... gaśnie w nim. Tych zombie, nie wiem, co powiedzieć. Nie pozwolę na to. Ej, halo, to stała moja armia. Ludzi, niż dopuścić, by po śmierci stali się twoimi niewolnikami. Oczywiście. W imię króla, mojego ojca. Plugawy nędznik. Dobra. To już mamy zbudowane, więc na pewno będę mógł właśnie tych zrobić dwóch. Gotów do akcji. Co? Światłości. Nic cię już nie uratuje. Nadchodzi sprawiedliwość. W imię króla, mojego ojca. Nic cię już nie uratuje. Dobra. Udało się to zrobić. Sprawiedliwości niech się stanie za dość szybko. A jemu też tam to dobrze idzie, ale spoko. Światłość jest mą siłą. Nadchodzi sprawiedliwość. Nic cię już nie uratuje. Sprawiedliwości niech się stanie zadość. Dobra, to jeszcze jednego mogę zrobić, żeby mieć ich podstawą kontrolę. Siłą. Za mojego ojca, króla. Poczuj mój gniew. Plugawy nędznik. Zabij. Jakieś dobra, niebezpieczeństwo? Za mojego ojca. Co? Tak, panie. Dobrze. Tak, panie. To ja już pójdę. Służę światłości. Jak to więcej? No dobra, no robimy. Jest mą siłą. Poczuj mój gniew. Plugawy nędznik. Jakieś niebezpieczeństwo? Dobra. Nadchodzi sprawiedliwość. On tam jakieś te domki jak wybiórcze robi, ale spoko. Jaka jest misja? A, zabij 100 zombie lub powstrzymaj przed zrobieniem. Czyli to jest jedno i to samo, czyli oczywiście. Ja muszę zabić 100, to wtedy będę miał i tak więcej niż... Sprawiedliwości niech się stanie zadość. W tym sensie. Te domki są tak głupio zbudowane. Skończone. Za mojego ojca, króla. W imię króla, mojego ojca. Za mojego ojca, dobra. Króla. Na honor. Dobra. Teraz tu mamy cały szereg domków. Skoro w każdym jest po 4, to tutaj mamy 16 i... Na honor. 32. Jak najbardziej. Plugawy nędzny. Gotów do strzału! Służę światłości. Nic cię już nie uratuje. W imię króla, mojego ojca. Poczuj mój gniew. A, czyli tylko Arthas może ich atakować, tak? Aha, no nie, bo ja tylko Arthas jak kliknąłem. Powiedz tylko słowo. Nie trzeba mi się kłaniać. W imię króla, mojego ojca. Plugawy nędznik. Tak, panie. Ja ich załatwię. Do broni. Do ataku. Służę światłości. Dobra, przy okazji zabijemy też Malganisa. Niech tu usypia pies, czy czarny władca jakiś tam. Poczuj mój gniew. W imię króla, mojego ojca. Tego czas teraz. I tego. Jak ich uderzam, to ich budzę. Za mojego ojca, króla. Dobra, pyk. Nie trzeba mi się kłaniać. I pyk. Skończone. Nic cię już nie uda. Dobra. Za mojego ojca, króla. Chyba lepiej wyjdę, jak już ich nie skrzeszę. Dokładnie. Widzicie, mam cały komplet tych ziutków. Nie trzeba mi się kłaniać. No i mamy teraz chwilkę spokoju. Jak najbardziej. Bo ten typek nie żyje. Plugawy nędznik. I on już sobie nie robi. Przez 3 minuty właśnie mogę bezpiecznie sobie to atakować. Cię już nie uratuje.
No, mówię, a tych wieśniaków też jest spoko sprawa niszczyć w ten sposób. Na honor. Bo zalicza mi się to, a oni mnie jeszcze nie atakują, więc to jest chyba jak najbardziej wskazane. A ten tam jeszcze śpi. Ci tu się biją, a ten sobie śpi. Mojego ojca. Nic cię już nie uratuje. Dobra. Oczywiście. Okay. Nadchodzi sprawiedliwość. Super. No, okej. W ogóle podobało mi się to, jak są te budynki skonstruowane w całym Warcraftie. Znaczy miasta, przepraszam, miasta. W taki sposób są zbudowane. Fajna sprawa. Bo nie wiem, czy wiecie, ale jest taki edytor map wstawiony w Warcraftie. I można sobie samemu mapy tworzyć. I to nie ukrywam, że lubiłem często się tym bawić. Amatorsko, bo amatorsko, żadnego celu to nie miało. Ale było naprawdę fajnie. I nigdy nie potrafiłem zrobić tego tak jak oni tutaj. Co tu się dzieje? O Jezus Maria. Służę światłości. Nadchodzi sprawiedliwość. Światłość jest mą siłą. No, zabij go! Aj. Sprawiedliwości niech się stanie zadość. No? Rozumiem. Ratów dobrze. No, zabij Gnoja. Tak, panie. To ja już pójdę. Dobra. Trzeba mi się kłaniać. Plugawy nędznik. Nadchodzi sprawiedliwość. Jak najbardziej. Mamy już 60. To 60 domków, tak? 10 i 10 domów. W każdym po 4 jest. Powiedz tylko słowo. Sprawiedliwości niech się stanie zadość. Tak to już jest GG. Króla. W imię króla, mojego ojca. Nic cię już nie uratuje. Tak, panie. Dobra. Do broni! O, nie, tutaj, ty. Do ataku! Do broni! Masz już jakiś cel? Ognie! Czego ci trzeba? Nie trzeba mi się kłaniać. W imię króla, mojego ojca. Jakieś niebezpieczeństwo? Powiedz tylko słowo. Tutaj są porobieni, tutaj też już są porobieni. Czego ci trzeba? W sumie takie rozdzielenie dobrze na tym wyszedłem dzięki temu. Jakieś niebezpieczeństwo? Nadchodzi sprawiedliwość. Plugawy nędznik. Tak, panie. Do ataku. Dobra. Do broni. Badania. Do ataku. Dobrze. Żyję ponownie. Żyję ponownie. A co żyj? Jeszcze 5 domków i leżysz, chłopie. Do broni! Nie trzeba mi się kłaniać. Zresztą ty nie atakujesz? Atakują nasze oddziały! O Jezus! Jak ty tutaj jesteś, halo? Poczuj mój gniew! Dobra, zróbcie ich jedno. No to nie wyszło tak jak ja chciałem. Ani trochę. Mojego ojca. Oczywiście. To byś się spodziewał, że on tak szybko by cię chciał mnie zabić. Bo on w sumie przeszkadza mi w tym, ale... No ta misja nie jest trudna, jest głupia. To jest jedyna rzecz, która mnie przed nią tak w sumie odstrasza. No nie lubię takich misji. W sumie ja jestem takim typem gracza, któremu ciężko to godzić. A tu to mi nie pasuje, a tu tamto. Nic cię już nie uratuje. Do ataku! Czego ci trzeba? Nie trzeba mi się kłaniać. O Jezus, skąd się tu wzięliście, halo? Światłość jest mą siłą. Ulecz, jest, mamy to. Nadchodzi sprawiedliwość. Mamy to. Mądry plan. Jak najbardziej. Na honor. Poczuj mój gniew. Twój rozkaz? Jakieś niebezpieczeństwo? Dobra. Jak najbardziej. Nic cię już nie uratuje. Nie trzeba mi się kłaniać. I wyszliśmy w sumie na dobre, bo ani jednego żołnierza nie straciłem. Rycerza. Oczywiście. Plugawy nędznik. Dobra. I tutaj dwa domki. Na honor. Ale to mi nie da wszystkiego, co ja chcę. Więc... Sprawiedliwości niech się stanie zadość.
Poczuj mój gniew. Nic cię już nie uratuje. Powiedz tylko słowo. Światłość jest mą siłą. Czego ci trzeba? Ale atakujcie. Do ataku! O Jezus, no i się zdążyli skrzesić, ale to mi w niczym nie przeszkadza. Nie trzeba mi się kłaniać. To muszę jeszcze oczyścić tylko dwa domki, które chyba są tutaj, no. Więc spoko. Mądry plan. To mi się w ogóle armia rozdzieliła, tu idzie trzech. Tu idzie trzech, spoko. Jak najbardziej. Na honor. Plugawy nędznik. O, okej. Okay. Już niszczę, więc spoko. Kiedy dopiero wychodzą. Nadchodzi sprawiedliwość. Jakieś niebezpieczeństwo? Powiedz tylko słowo. Ci jak tam daleko naokoło. Światłość jest moją siłą. W imię króla, mojego ojca. Za mojego ojca, króla. Poczuj mój gniew. Yes. Nie trzeba. Okay, się tak już dobrze. Jak na tym wyszedłem. No bo już mamy stół, dokładnie. Skończmy. I co teraz? Malganisie. Natychmiast. Załatwmy tylko to ty między i ja. Sobą. Tylko ty i ja. Odważne słowa. Przykro mi, młody książę, ale to jeszcze nie koniec. Twoja podróż dopiero się zaczyna. Dokładnie. Zbierz swoich ludzi i udaj się do mroźnej krainy Nordrend. Tam wyrównamy nasze rachunki. I tam poznasz wreszcie swoje prawdziwe przeznaczenie. To jest z całą pewnością. Do diabła z tobą, Malganisie. Pójdę twym tropem choćby na koniec świata. Słyszałeś? Na koniec świata! Ale się zbulwersował. Bulwers i tyle. Dobra. W takim układzie dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. I do usłyszenia już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.